Harold zawołał donośnym głosem. Rozkazuje się wam ludy, narody i języki. W chwili, gdy usłyszycie dźwięk trąby i wszelkiego instrumentu muzycznego, macie paść i oddać pokłon złotemu posągowi, który wystawił król Nabuchodonozor. Tak mówi Księga Daniela, 3 rozdział, 4 i 5 werset. Serce pełne chwały. Szczególne miejsce, jakie zajmuje orkiestra w Księdze Daniela, 3 rozdziału, jest bardzo zauważalne, tak samo jak w dużych światowych zgromadzeniach religijnych w obecnym czasie. Muzyka rozpala emocje, orkiestra rozpala emocje. Działając na uczucia, daje ludziom poczucie oddania, które w istocie może być bardzo nierealne. W Starym Testamencie instrumenty muzyczne były używane w ozdobnych usługach świątynnych, ale nie ma to żadnego uzasadnienia w Nowym Testamencie. Ludzie mogą nazywać to kultem. Siedzieć i słuchać wyszkolonego chóru i orkiestry wykonującej słodkie dźwięki, ale muzyka działa po prostu na cielesną, sensualną i zmysłową część naszych ziemskich starych natur i nie ma nic wspólnego z uwielbieniem Ojca i Syna. Adoracja, uwielbienie, czczenie Ojca i Syna muszą być w duchu i w prawdzie. Ci, którzy opowiadają się za używaniem instrumentalnej muzyki ze względu na jej miejsce w czasach Starego Testamentu, powinni pamiętać, że była to przeszła dyspensacja pełna typów i cieni rzeczy przyszłych. I instrumenty, które były wtedy używane, przedstawiały melodię, która teraz jest wykonywana w sercu odkupionych przez Boga. Pewien pastor zauważył kiedyś, że wielu ludzi uczęszcza do jego kościoła, aby wielbić Boga w muzyce, więc powinien mieć najlepszych wykonawców i najwspanialszą muzykę, jaką można zdobyć, gdyż w przeciwnym razie ludzie nie będą uczęszczać. W rzeczywistości oni tylko zaspokajali ich własny gust i smak melodii i harmonii. Ta wrażliwość na piękno muzyki dana jest naszym ciałom przez Boga i jest właściwa, gdy jest na jej miejscu. Zdolność ciała i umiejętność ludzkiego mózgu w interpretowaniu i rozumieniu muzyki instrumentalnej nie może być mylona z prawdziwym uwielbieniem. Serce wypełnione Chrystusem wydaje najsłodszą muzykę, jaka kiedykolwiek dotarła do ucha Bożego. Pamiętajmy więc, że w dyspensacji Nowego Testamentu to śpiewanie i granie w swoim sercu Panu jest tym, do czego chrześcijanin jest zachęcany. Efezjan 5 rozdział 19 werset nam o tym mówi. To właśnie tam ma być muzyka w sercu. W sercu pełnym chwały dla Boga. Dla Boga wszelkiej łaski. Oby to było coraz bardziej naszym doświadczeniem. A Herold zawołał donośnym głosem, rozkazuje się wam ludy, narody i języki. W chwili, gdy usłyszycie dźwięk trąby i wszelkiego instrumentu muzycznego, macie paść i oddać pokłon złotemu posągowi, który wystawił król Nabuchodonozor. Księga Daniela, 3 rozdział, 4 i 5 werset.